Cześć, tu Peter z zespołu Half-Light. Chciałbym opowiedzieć Wam paroma obrazkami o tym, jak wyglądał nasz wyjazd do Luton. Tam graliśmy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz jak wyglądała nasza wycieczka do Londynu. Zatem sprawy miały się mniej więcej tak. Jestem Czemał, samochód jest w najwyższej pomiędzy terminalem lotniska a stacją kolejową. Witamy na ziemi Led Zeppelin i Pink Floyd. Deep Purple, King Crimson. No i teraz już naszej. I teraz. Mamy 36 rzuta. Za koszulkę i coś słodkiego. Mamy 4 dyszki, słuchajcie, są 4 dyszki. Jest! Bardzo przebiła o, ten człowiek potwierdza to, bo jest z Torunia i nie zna, że ja tam trafię do tej Polski. To jest jeden z najlepszych magazynów w Europie Zachodniej. Teraz będzie Czapa grała. Czapa to jest zespół regowy. Straszą mnie strasznie, że mają nowy w ogóle styl grania, bo mają saksofon i coś jeszcze, czego nie mieli. Ja aż jestem tego ciekaw. Ty masz włączony. Cześć, pozdrawiamy bardzo serdecznie z Londynu. Zakupimy teraz buty, odzież sceniczną i będziemy wyglądać jak zespół KISS. Wow, wow. Come then. I winyle są, jest ich dużo. Co jest? Ale nie tylko. Nie dziś, nie tu, nie jutro, nie jutro znajdę rysownik swój. Tak, to tutaj właśnie Krzysiu kręcił fragmenty teledysku Nie dziś, nie tu, nie jutro. Tak jest. Tak było. Fajnie, nie pada. Jest miło. Sebastian. Nasz kierownik. Ja jestem Piotrek, a tam jest Krzysiek. Tak. I tam jest też Krzysiek. Wow. Cześć, wracamy właśnie z koncertu z Luton. Pięknie było, wspaniały WOŚP 2017. Dziękujemy Izie, Sebastianowi, całej ekipie za wspaniałe przyjęcie w
było mega. Dzisiejszy wypad do Londynu był taki. Trzymajcie się, pa. Pa.